Zbliżamy się ku końcowi tego dzisiejszego nabożeństwa, które bardzo przeżyłem, tak jak zawsze od 15 lat, kiedy tutaj te spotkania się odbywają. Tak sobie pomyślałem, że brakuje tych zacnych duszpasterzy, którzy tutaj byli. Arcybiskupa Szymona, księdza Ryszarda Zimonia, księdza Stanisława Muchewicza. No ale cóż, tak jest. Powiem krótko, za rok spotkajmy się tutaj, w takim radosnym, wspólnym uwielbieniu Boga. Tym bardziej, że już zaproszenie na przyszłoroczną edycję przyjął brat kapłan Stanisław Bankiewicz. I bardzo się cieszę. I przygotowujmy się, przygotowujmy nasze serca, choć to jeszcze wiele, wiele dni. Ja dzisiaj dziękuję przede wszystkim Panu Bogu za dar tego, co mogliśmy przeżyć. Ale i dziękuję wszystkim obecnym, duchownym różnych wyznań i wiernym także różnych wyznań za ten dar spotkania, za wspólną modlitwę. Panu organiście za prowadzenie muzyczne, Panu kantorowi za prowadzenie śpiewu, księdzu doktorowi za słowo wygłoszone. Klerykowi Mateuszowi za tą posługę, w którą mógł się włączyć dzięki temu, że jest przerwa po zdanych egzaminach. Panu Kościelnemu za przygotowanie świątyni, wszystkim duchownym za obecność i modlitwę i wszystkim wiernym także. I tradycyjnie na zakończenie proszę duchownych, by tu przed ołtarzem udzielili wszystkim błogosławieństwa, a później, jak to jest już w zwyczaju naszej parafii, oczywiście panią prezes, poprosimy o pamiątkowe zdjęcie.